Hej, cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny odcinek z serii Gothic, część druga. Ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę w jaskini na dworze Irdorat. Tak przynajmniej wynikałoby z tych wpisów, które otrzymujemy do dziennika. Jeden z nich właśnie pod tytułem Dwór Irdorat informuje nas, że dotarliśmy do wyspy wroga. Jeden Inos wie, co mnie czeka we wnętrzu tej góry. No do tej pory udało nam się spotkać trochę orków, ale tutaj w głębi właśnie tej jaskini przed nami jest jeszcze troll jaskiniowy. Wygląda na to, że strzeże on przejścia do cholera wie gdzie, chociaż trzeba zauważyć, że przejścia są dwa i on strzeże tego szerszego, może prowadzącego do jakiejś głównej sali albo jakiegoś głównego korytarza, natomiast po lewej stronie jest nieco węższe takie właśnie prowadzące do góry schodami i zastanawiam się, czy moglibyśmy czmychnąć obok tego trolla jakoś niepostrzeżenie i może sprawdzić sobie, co jest z tej lewej strony. Tu w ogóle coś rośnie przed nami. Smoczy korzeń i ognisty korzeń, no proszę. A propos tych smoczych korzeni, one podnoszą siłę i z tego, co się orientuję, to całkiem sporo ich mamy. No właśnie, mamy 6 smoczych korzeni i 9, przepraszam, i 6 szczawi królewskich. Czyli w sumie moglibyśmy z tego wszystkiego uważyć jeszcze 6 mikstur z siłą. Tylko w tym celu trzeba by pogadać pewnie z Watrasem i poprosić o przyswojenie sobie takiej recepty. No właśnie, a propos tego, to tutaj potrzeba chyba 20 punktów, tak samo jak na zręczność. Aktualnie mamy 48 poziom doświadczenia i 610 910 na 612 500. Więc naprawdę niewiele brakuje do następnego poziomu, jakieś 1600 punktów. Może warto by wyeliminować tutaj jeszcze trochę orków, jakiegoś właśnie tego trolla i mielibyśmy kolejny 49 poziom i wtedy 27 punktów nauki do rozdysponowania. Więc albo moglibyśmy na przykład właśnie wykupić sobie tą receptę i stworzyć trochę mikstury z siłą, na wypadek właśnie gdybyśmy musieli się mierzyć z trolem, albo zainwestować jeszcze w zręczność. Zobaczymy, co tutaj finalnie jeszcze trochę jest czasu. O proszę, tam nawet jakieś orki zalegają. No właściwie jeden. Ten tutaj się awanturuje. Olera. Dobra. Zdejmiemy sobie tego orka może najpierw. No właśnie, tak widzę, że mu akurat zapałka życia zostaje. Olera. Co tu się... Matko bosko, kochano. Poziom dostaliśmy. Faktycznie 4 jeszcze orków tutaj zalegała. Jakieś rzeczy... Ork pułkownik to był w ogóle. Ciekawe. Esencja lecznicza. Pierścień orkowych przywódców. Pierścień jest szorstki i dziwnie zimny w dotyku. To jest swoją drogą taki podobny pierścień jak ten, który kiedyś zdobyliśmy z herszta orków i podarowaliśmy ten pierścień Darowi w zamian za amulet ze zręcznością. Zobaczymy, co tutaj ewentualnie. Tu jest jeszcze klucz orka pułkownika i trochę złota. Ciekawe. Tu jest ekstrakt leczniczy i złoto. Tego już chyba szukaliśmy, chyba że to dwóch pułkowników leży tutaj. Nic tu nie ma. Nie. Tu jest jeszcze elita. Eliksir leczniczy, smażone mięso i skóra wilka. Dobra, zobaczmy, co tutaj. Tu leży ten trup jednego typa, ale... Oho, jakiś wpis do dziennika jeszcze się pojawił. Zobaczymy, co tutaj się pojawiło. Swoją drogą bardzo ciekawe miejsce właśnie, te malowidła na ścianach. Takiego jeszcze chyba pomieszczenia nie widzieliśmy w sumie. Chociaż dosyć takie pustawe tutaj. Zobaczmy, co z tym wpisem. Orkowy pułkownik to twardy przeciwnik. Z tego, co wiem, w jego sali tronowej musi być jakieś tajemne przejście. W jakiej sali tronowej? To jest sala tronowa? Taka trochę ponura. No chyba, że chodzi może o... Tutaj mieliśmy jeszcze jakieś korytarze. Zaraz zobaczymy.
Najpierw trzeba się z tym typem uporać, tylko właśnie, z tego co się orientuję, to jest on całkowicie odporny na strzały, więc tutaj za dużo nie wymyślimy. Będziemy musieli najpierw przede wszystkim się troszkę wyleczyć. Myślę, że możemy sobie tutaj zastosować jakieś leczenie lekkich ran. Zobaczmy, ile to odnowi. No, to jeszcze średnie by tu spokojnie chyba dały radę. Numer 8. No właśnie. I tak swoją drogą trzeba będzie nam... mam taką koncepcję. Spróbujmy może tak. Szybkiego śledzia. Trzeba by przeskoczyć nad tym chłopem. Gdzieś się wyląduje. Cholera, to nie będzie łatwe, ale zobacz. O, tu jeszcze w ogóle jakieś kwiatki są. Ziele lecznicze. Korzeń. Ziele. I ognist... O, właśnie, teraz podszedł bliżej. To nawet lepiej. Spróbuję przeskoczyć mu tutaj nad... O, cholera. Dawaj. Stawaj do pojedynku. Cholera, ale... Wow! Aleśmy dostali lufę, no nie będzie łatwo. Poczekaj. Może spróbuję mu gdzieś wskoczyć tam za rękę. O. O. I udało się. I tu go teraz będziemy dziabać. Cholera, nie zmieniłem sobie też ekwipunku na ten z siłą, więc może być trochę ciężej, chociaż gdzieś tam dostaję od czasu do czasu te pełne obrażenia. Ciekaw jestem, czy jest to jakaś właśnie taka odmiana, która daje więcej punktów doświadczenia, czy nie. Zaraz się przekonamy. 500, czyli tyle samo, ile za chyba zwykłego trolla. Skórę jeszcze możemy sobie z niego zedrzeć. No i pozbierać tutaj jakieś fanty. Mamy trochę wina. Proszę bardzo. Dobra, zobaczmy to pomieszczenie. Tu są jakieś drzwi. I to trójka. Dobra, zacznijmy może od tych z prawej strony. Oho. To wygląda jak jakiś składzik. Cholera, ile tego tutaj jest? Jakieś mikstury z maną. Widzę, że zwoje też się walają na podłodze. Wyglądają na zwoje z przyzwaniem demona. Jeszcze tutaj jakiś kufer. Lewo, prawo, lewo. Nie, czyli lewo. Może dwa razy w... O, chyba wytrych poszedł. Lewo. Nie. Prawo. Zacięliśmy go? Nie. I lewo, prawo, prawo. Cholera, co tu się dzieje z tym kufrem? Raz w lewo, dwa razy w prawo, dwa razy w lewo i raz w prawo. Ok. Esencja lecznicza, 30 sztuk złota i 6 strzał. Zobaczmy tu. Ten jest otwarty, 100 sztuk złota. Swoją drogą tutaj w tej centralnej części jakiś nagrobek sobie zalega. Niestety nie idzie go przeczytać, więc się nie dowiemy, do kogo należał. Sztylet i złoto. Tu są jeszcze jakieś mikstury. Raz, dwa, trzy, cztery. Cholera, sporo tego. Dobra, ale to chyba wszystko. Nie wiem, czy coś tu jeszcze leży. Wątpliwe. Dobra, zobaczmy, co w tych sąsiednich drzwiach. Czy też jest jakiś składzik? No nie bardzo. No bo tam swoją drogą wyglądało jak takie pomieszczenie, w którym przygotowuje się człowiek do walki z bossem. Proszę, tu jakieś czarna perła. Mikstura. Może nas czeka tutaj jakaś walka z bossem. Zobaczymy. O! Jest jakiś typek. Pedro. Cholera. Tośmy go szukali. Pedro to jest ten nowicjusz, który ukradł nam, właściwie ukradł z klasztoru amulet Innosa i mieliśmy sporo problemu, żeby go odnaleźć. Serpentes nawet chyba kazał go nam zabić. Zresztą możemy właśnie tutaj wykrzyczeć zdrajca. Zdrajco. Co on tutaj robi? Cię znalazłem. Wielu najemników zaprzedało duszę Beliarowi, ale mimo to czułem skrupuły, pozbawiając ich życia, ale ciebie, brudny wieprzu, zabiję z przyjemnością. Cholera. Cię zabić na miejscu. Błagam, litości. Rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni.
Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się. Jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Okej. No właśnie. W sumie swoją drogą pamiętam, że co prawda właśnie nawet tutaj jest ta kwestia dialogowa, że Serpentes kazał nam go zabić, aczkolwiek z tego co pamiętam z Pyrokarem w rozmowie, to on powiedział, że no po części to właśnie magowie, sami ci zarządzający przyczynili się do tego, że Pedro został powiedzmy sobie opętany czy skorumpowany, a to dlatego, że no, zbyt długo przebywał poza murami klasztoru i po prostu był podatny na te wpływy właśnie poszukiwaczy. Zresztą nam też się obrywało, bo przecież też nas tam trochę opętało i mieliśmy te zawroty głowy i dreszcze i gdyby nie pomoc magów, to cholera wie, jakby się to zakończyło. No ale zobaczmy, poinformujmy mógł, że Serpentes kazał nam go zabić. Serpentes kazał mi cię zabić, a ja zwykle wypełniam polecenia. Nie, błagam, nie możesz tego zrobić. Mogę ci się jeszcze przydać. Daj mi jeden powód, dla którego miałbym ci dać wiarę. No właśnie, co tam masz na swoją obronę? Dla którego miałbym ci dać wiarę. Daruj mi życie. Mogę ci powiedzieć, jak się stąd wydostać. Musisz mnie wysłuchać. Okej. No swoją drogą jest to jakaś alternatywa. Faktycznie moglibyśmy go tutaj wysłuchać, zobaczyć. Jeśli zdecyduje się nas zdradzić albo w jakiś głupi sposób coś wykonać, wtedy będziemy mieli pewność i jasność, że jednak dalej pracuje albo jest pod wpływem samego Beliara. No a jeśli nie, no to być może zyskamy też tutaj kolejnego sojusznika. Niech będzie. Zatem powiedz mi wszystko, co wiesz. Tak, tak. Wszystko ci powiem. Ale pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc wydostać się z tej przeklętej wyspy. Zgoda? No przed chwilą sam twierdziłeś, że możesz mi pomóc się stąd wydostać. A teraz, że ja mam ci pomóc. Coś tu, kurczę, kombinuje ten chłopak. No i nie podoba mi się za bardzo zabieranie go na pokład statku. Aczkolwiek i tak musimy wrócić na statek, dlatego że awansowaliśmy na kolejny poziom, więc fajnie byłoby sobie tam rozdysponować te punkty. Dobra, niech będzie. Chodź ze mną, zabiorę cię na statek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chodź ze mną, zabiorę cię na statek. Dzięki, dzięki. Nie pożałujesz tego. Zobaczymy. No dobra, to drałujemy z powrotem. Tu jeszcze jakieś mięsko kopacza. To jeszcze sobie pozbieramy. Miejmy nadzieję, że faktycznie nie obróci się to przeciwko nam. No i tak jak mówiłem, tam właśnie brakuje taki tyci kawałek w konfrontacji z tymi całymi orkami, elitami, więc myślę sobie, że gdybyśmy podnieśli tutaj o te 5 punktów jeszcze zręczność, to powinniśmy mieć na IE tych orków na 2 strzały. Tak przynajmniej myślę. Co nam troszkę opóźnia jakby inwestycje w jakiekolwiek inne statystyki, ale z drugiej strony... Idziesz tam, Pedro? No właśnie. Pedro. O cholera. Tam jeszcze jakieś orki są. A skąd one się tutaj wzięły? Halo, panowie. Co tu jest grane? Przecież... Już po tobie! No tych to nie ma szansy na to, żeby mieć na strzała, bo jednak zostaje im sporo punktów, ale elity byłoby. Przynajmniej do zdjęcia. Ten nie miał nic. Ciężki... Cholera... To chyba nie przypadek. Coś tutaj za dużo tych orków. Ucaczaka. Już po tobie, bydlaku! Zaraz się przekonamy, czy... Jak tam wygląda sytuacja na samym statku? Chyba... Spoko. O nie. Tam się biją. Cholera. Jedna bestia mniej! Dobra, tutaj chłopaki widzę ogarnęły. Tam też. Tu gdzieś biegnie ekipa. Gdzie oni lecą? Aha, bo tam chyba kogoś jeszcze tłuką. Słyszę. Ale awantura. Co tu się dzieje? Już po tobie, bydle! Cholera. Tu sklepali jakiegoś jeszcze do watrasa nawet. Jeden się... Pośpiesz się do diaska! Następnego ataku orków możemy nie przeżyć! Dobra. No właśnie. To trochę za mało. Cholera. Pomóż mi albo spokojnie. No, spokojnie. Uspokój się trochę.
Łatwo ci powiedzieć, ale ja tu odchodzę od zmysłów. Cholera. Nic tu nie ma. Ten był pusty. No właśnie, tutaj mamy Watrasa. Ale jeszcze gdzieś tu... Cholera, Pedro, blokujesz... Kolejne bydle załatwione. No. Gorn przyleciał już po fakcie, mówi, szkoda. Chciałem tutaj... Cholera, co tu się dzieje? Może pogadajmy z tym Pedrem całym. Oto jesteśmy i zmęczony? Oto jesteśmy. Cóż za wspaniały okręt. Zaiste jesteś wielkim dowódcą. No, no. Daruj sobie. Teraz możemy porozmawiać. Właśnie. A, jasne. Od czego mam zacząć? No najlepiej od początku. Co z tym pułkownikiem orków? Jakie monstra można jeszcze spotkać na tej wyspie? Jak mogę się dostać w głąb wyspy? No dobra, zacznijmy od tej pierwszej kwestii. Co z tym pułkownikiem? Co z tym pułkownikiem orków? Odebrał mi ostatnią iskierkę nadziei na powrót w ojczyste strony. Odkąd tu trafiłem, wypytywał mnie o rozmieszczenie sił paladynów w Korinis. Oczywiście zbyt wiele się ode mnie nie dowiedział. Skąd niby miałem wiedzieć takie rzeczy? Jestem zwykłym nowicjuszem. No tak. Pułkownik orków nie żyje. No właśnie, też możemy mu o tym zameldować. Pułkownik orków nie żyje. Nie żyje? Chwała Inosowi. Nigdy nie zapomnę tej jego ohydnej gęby. No cholera. No dobra, a jakie monstra jeszcze można spotkać na tej wyspie? Zobaczymy, co też, na co musimy się przygotować. Jakie monstra można jeszcze spotkać na tej wyspie? W ciągu dnia wybrzeże roi się od jaszczuro ludzi. Zwykle dźwigają ze sobą ogromne jaja. Okej. Okay. Niewiele docierało do mojej celi, ale sądzę, że przygotowują się do opuszczenia wyspy. Ciekawe. Czyli gdzieś ewentualnie chcą stąd migrować, tylko znowu zabierają jaja. No dobra, a jak mogę się dostać w głąb wyspy w takim razie? Jak mogę się dostać w głąb wyspy? W sali tronowej orkowego pułkownika jest tajemne przejście. Zaciągali mnie tam na każde przesłuchanie, stąd wiem o jego istnieniu. Jeden z szamanów uruchamiał mechanizm, pociągając za pochodnie na ścianach. Okej. Wydaje mi się, że najpierw ciągną za lewą, a potem za prawą. Ale mogę się mylić. Okej, okay, czyli... W tylnej części sali otwierało się przejście prowadzące w głąb góry. Dokąd dokładnie, nie wiem. No dobra, czyli coś się dowiedzieliśmy o jakimś tajemnym przejściu. Trzeba ciągnąć dźwignię, właściwie pochodnię. Najpierw lewą, a potem prawą. No dobra, dość już usłyszałem. Dość już usłyszałem. Poszukaj sobie jakiegoś miejsca na statku. Mam jeszcze coś do załatwienia. Niech moc Inosa zawsze cię chroni. Będę się za ciebie modlił. No dobra. W końcu Jorgen uzyskał możliwość przejścia. Zobaczmy, czy możemy coś tutaj pogadać, na przykład z Watrasem. No właśnie, tu możemy ewentualnie... A, jest jeszcze kwestia. Znalazłem tego zdrajcę Pedra. To może najpierw od niej zaczniemy. Znalazłem tego zdrajcę Pedra. 300 punktów doświadczenia. Zatem przyprowadź go tutaj, na statek. Oddamy go w ręce odpowiednich władz w Korinis. No tam gdzieś się szwenda. Moglibyśmy właśnie Watrasa poprosić o przeszkolenie w na tworzeniu eliksirów. Tak jak wspomniałem, chodzi o te eliksiry z siłą, aczkolwiek ja tu sobie myślę, że jednak spróbowałbym szczęścia z tą zręcznością. Może by dało radę te orki elity na dwa strzały składać. Zobaczmy, czy reszta coś może tutaj skomentować. Jak ci się powodzi? Jak ci się powodzi? Tak, zakładając, że orkowie nie wrócą. Okej. Okay. Czyli w sumie jest okej, okay jak na razie. Tutaj Pedro, widzę, sobie zajął ławeczkę. To nawet dobrze, Diego będzie miał na niego baczenie. Cholera, Diego taki trochę nadgryziony tutaj. Potrzebuje twojej rady. A potrzebuje? Potrzebuje twojej rady. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Tam na górze znajduje się kwatera orkowego pułkownika. Nie widziałem żadnej drogi, która prowadziłaby dalej w głąb wyspy. Orkowie to cwane bestie. O. Zwykle ich nie doceniamy. Zakładam, że mają tam jakieś tajne przejście. Poszukaj na ścianach ukrytych przełączników. O proszę, czyli też możemy wypytać Diego. Pamiętaj, że zwykle używa się ich w odpowiedniej kolejności. Okej. Okay. No dobra. Naucz mnie czegoś. Tu jest ta druga kwestia. Tylko najpierw musimy zdjąć tutaj rzeczy, tak aby nie przekraczać tych chyba punktów. Zaraz zobaczymy. Mamy ile? 194. Czyli
Jeśli pogadamy teraz, poprosimy o przeszkolenie, to będziemy mieli 199 i może dałoby radę jeszcze raz gdzieś tam 5 punktów podnieść. Zaraz zobaczymy. Słuchaj. Z tego wyniknie. Naucz mnie czegoś. A czego nie potrzebujesz? Zręczności, panie, zręczności. Zręczność plus 5 to jest koszt 25 punktów nauki. Staraj się zawsze poruszać z kocią zwinnością. Reszta przyjdzie sama. No okej. Żadna wielka. No dobra. Moglibyśmy podarować mu jakieś mikstury lecznicze. Nie wiem, czy nie będzie więcej takich ataków orków. Jeśli tak, to szkoda by było, aby Diego wykitował. Przecież tylko. Słuchaj, dam ci tutaj jeszcze jakieś może. Nie wiem, ile tam dokładnie tego potrzeba. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Zaraz zobaczymy, jak wygląda tutaj. O kurczaki. Nikt nie chce. To jeszcze raz możemy mu jakąś podarować. Zobaczymy, czy reszta też nie jest jakoś tam ranna. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Dobra. Podniesiemy sobie teraz z powrotem tą zręczność. Tutaj mamy na przykład amulety zwinności. Do tego jest jeszcze pierścień. Tu jest jeszcze jeden. No i pasek. I w ten oto sposób mamy 229 punktów zręczności. Pogadajmy, tutaj widzę Gorn się szwenda. A jak ty się czujesz? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Gdybyś spotkał więcej tych orków, przyślij ich koniecznie do mnie. Dopiero się rozgrzewam. Aha. No dobra. Czyli ten jest tutaj gotowy na więcej. Jak tam Lares? Pośpiesz się. Orkowie na pewno wrócą. No chyba niektórzy wręcz na to liczą. Patrząc na to, jak Gorn się niecierpliwi do jatki, to bardzo możliwe. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj tą stronę. Może Milten będzie miał coś ciekawego do powiedzenia na temat Pedra. No jest, właśnie. Spotkałem Pedra, słuchaj. Spotkałem Pedra. O, i 300 punktów doświadczenia. Tu na wyspie? Nie, szlak. Ten człowiek jest niesamowity. Nie przypuszczałem, że taka z niego twarda sztuka. Mam z nim niewyrównane rachunki. No, to musisz się ustawić w kolejce, podejrzewam, ale okej. Dobra, jeszcze Lester. Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Nie teraz, może później. Niektóre problemy. Aha, czyli teraz nie muszę o niczym wiedzieć, ale później to kto wie. No dobra, ale wygląda na to, że tylko Diego ucierpiał tutaj przynajmniej z tej strony. Nie wiem, jak tam po drugiej stronie. Tam jest jeszcze chyba ten generał Lee, ten Girion, czy Girion. Gorn tutaj sobie kursuje. Lee, zobaczmy. Ej, ty! Co słychać na statku? Co słychać na statku? Wszystko w porządku. Nie mogę się już doczekać powrotu tych tępych orków. Chętnie spuszczę im kolejne lata. Okej, czyli faktycznie mamy entuzjastów tego, co się dzieje i jatki, a mamy także takich właśnie bardziej sceptyków. Zobaczmy. Podejrzewam, że Jorgen nie jest entuzjastą. Wszystko w porządku? Następnego ataku orków możemy nie przetrzymać. Się pośpiesz. Dokładnie. Czas się stąd wynosić. Jasne, jasne. Dobra, to jeszcze mamy do pogadania tutaj z tym Girionem. Wszystko w porządku. O, jest jeszcze kwestia. Mam tu pierścień orkowego Herszta. Też możemy na ten temat z nim porozmawiać. Mam tu pierścień orkowego Herszta. Przypuszczam, że mógłby się przydać lordowi Hagenowi. Czyli jednak komuś możemy to podarować. No dobra. To myślę, że tak, że możemy tak zrobić. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem właśnie, sam pierścień zmniejsza statystyki i nie jest zbytnio tutaj użyteczny. Myślę, że nie będziemy go wykorzystywać do niczego. Proszę, weź go. Dziękuję. I tak nie masz co z nim zrobić. Dokładnie. Dobra. A tak poza tym? Wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Orkowie wykazali się sporą odwagą, stając przeciwko mnie. Cholera. Udanie się w walkę z królewskim paladynem nie było z ich strony zbyt mądre. No tak. Watch out, we got a badass over here. Niech będzie. Okej, ale dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Musimy udać się z powrotem do tej sali tronowej. Tam powinny znajdować się jakieś przełączniki, tudzież dźwignie albo pochodnie, które moglibyśmy wykorzystać. Najpierw lewą, a potem prawą. Zobaczymy. Faktycznie myślę, że jesteśmy dość fajnie przygotowani. Tym razem potrzebujemy, ile tam? 637 500. No sporawo, jakby nie patrzeć. Prawie 20 000 trzeba nastukać.
No dobra, zobaczymy, co też zamieszkuje tę wyspę. No i swoją drogą byłby to 50. poziom, ciekawy. Taki dosyć już, myślę, wysoki. Dobra, wypijemy sobie jeszcze jakąś miksturę szybkości, bo to jednak kawałek jest. Także przebiegniemy się tam do tej sali tronowej, czyli jednak to surowe bardzo pomieszczenie jest jakąś salą tronową pułkownika. Ciekawe, że oni chyba się tutaj łączą w takie grupy właśnie, którym przewodzi zawsze jakiś silny herszt. Dobra, zobaczmy. Tutaj była mowa o coś faktycznie jest. Tu jest jedna jakaś siła pochodnia. Dobra, zapiszmy sobie może rozgrywkę o to przede wszystkim pod numerem tutaj 110. Ciach. No i pociągniemy. Najpierw lewą. Spróbujmy teraz prawą. Oho, coś chroboli. Chyba jesteśmy w domu. Zobaczymy, co dalej. Cholera. Tam jakiś jaszczuroczłek daleko. Oho! O ciepierun. Daleko zaszedłeś, ale to już koniec twojej drogi. No proszę, czyli znowu jakieś rzucają zaklęcia. Raz i dwa. Zdychaj. Cholera, jeszcze zdążył coś rzucić. Mam nadzieję, że faktycznie nam to jakoś nie nabruździ. Mikstura szybkości, węgiel i 37 sztuk złota. Do tego jest jeszcze mięso kopacza razy dwa. No i dobra, lecimy dalej. Jaszczuroczłek. Cholera, temu też zostaje taka zapałeczka. Ajajaj, byłby też na strzała. No ale niestety, zobaczymy. Jaszczurzy miecz. Tu jest jeszcze ogniste ziele. Nie ma. Cholera, jakoś tak ponuro tutaj. Straszna mgła zaszła. W tych pomieszczeniach niewiele widać. Ale na pewno jest sporo jaszczuro ludzi. To bez dwóch zdań. Możemy spróbować... ustrzelić sobie. O cholera. Dobra. Jakoś pojedynczo idzie. Niczego. Oni mam wrażenie dość tak mocno biją. Mocniej na pewno niż orkowie, co jest też w sumie ciekawe. Niczego tu nie znajdę. Strasznie wielkie, otwarte pomieszczenie. Tu po lewej stronie jest jakiś poszukiwacz. To bez pytania go od razu walimy na łeb. Tam w głębi są jeszcze jakieś jaszczurki. Zobaczmy, co tu w ogóle znajdziemy przy tym poszukiwaczu. Nie chciałbym przeoczyć jakiegoś ważnego klucza albo czegoś podobnego. Zobaczymy, czy tak z daleka będziemy w stanie gdzieś go tam sięgnąć. Chyba tak. Jedna jaszczurka zdechła, druga już tutaj też zdycha. Dobra, całą piątkę żeśmy tutaj powalili. Też poszło bardzo sprawnie. Jaszczuroczłeki niestety nie posiadają niczego przy sobie. No chyba, że byłby to jakiś elitarny. Może wtedy coś by miał. Bardzo ponure miejsce. Tutaj na środku jakieś jaja są w ogóle. Chyba takie same jak te, które spotykaliśmy w Korinis, czyli jaja smoków. Spróbuję tego też jakoś tak delikatnie w miarę zdjąć, ale widzę, że... O cholera, sporo, naprawdę ich tam idzie. Wycofamy się, myślę, do głównego korytarza, bo jednak nie mam ochoty walczyć z szóstką czy siódemką naraz. Z tego, co widzę, to taki cholera agresywny. Koniecznie wypić miksturę szybkości. Dobra, wypijemy sobie. Nawet taką dłuższą, myślę. To mamy 30 butelek z tej mikstury szybkości, to wypijemy sobie taką 5-minutówkę i spróbuję gdzieś tutaj tą kolejną jaszczurkę sieknąć. Dobra, ta zdechła. Tu leci jeszcze jedna i ostatnia. Dobra. Całkiem spoko idzie. Po 350 punktów wpada za każdą jaszczurkę, to też nie jest źle.
Tutaj chciałem zobaczyć jeszcze, co z tymi jajami. Możemy je też powinąć. Raz, dwa, trzy. Dobra. Choć nie sądzę, aby odkupił jeszcze od nas te jaja. Bennett, aczkolwiek mogę się mylić. Zobaczymy. Ta się chyba jakoś tak nie bardzo śpieszy. Okej. Okay. Nie udało nam się wszystkie jaszczurki tutaj rozwalić. Tam kolejne chyba jaja są. Tutaj w tym kraterze. Więcej oczywiście jaszczurek. Tu jest stary list. Zobaczymy, co w nim zapisano w ogóle, bo też ciekawe. Może dowiemy się jakichś ciekawych rzeczy na temat tego miejsca. Zobaczmy, tu jest liścik, tu jest wiadomość, tu jest stary list, to. Ostatnie ostrzeżenie. Nic mnie nie obchodzi, czy uda się wam przeleść przez most z drugiej strony. Dla mnie możecie piec się w piekle. Tak długo, jak jestem w swoich włościach, most będzie podniesiony, a każdego mędrka, który będzie próbował ustrzelić z łuku przełącznik, żeby się tu dostać, osobiście wypatroszę i powieszę na najbliższym drzewie. Archol. Cholera. Ciekawe. Tu jest jakaś informacja o moście, który... aby zostać podniesiony, to tam gdzieś ustrzelić przełącznik z łuku. Ciekawe. Zobaczymy. Może, nie wiem do końca, swoją drogą ciekawa informacja na temat najbliższego drzewa. To może być dość daleko, bo z tego, co widziałem, to tutaj żadnych drzew nie ma. Zobaczmy, co... Cholera, za daleko, a stoję praktycznie na kufrze. A, no chyba, że tak. Lewo, prawo, prawo, lewo. Czyli raz w lewo, dwa razy w prawo, raz w lewo, znowu w prawo i potem pewnie w lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Trzy tutaj sztuki wina, do tego jest jeszcze skała krystaliczna, esencja i złoto. Dobra, tu sobie jeszcze mogę zobaczyć. Lewo nie, prawo, teraz zobaczymy prawo, lewo, lewo, prawo. Czyli raz w prawo, raz, dwa razy w lewo, dwa razy w lewo. I jeszcze raz w lewo, dobra. Gulasz, smoła, sztylet i 25 sztuk złota. Nie ma czego. Tą jaszczurkę już żeśmy splądrowali. Tutaj jeszcze został. Lewo, prawo, czyli raz w lewo, raz w prawo. Potem znowu w lewo. Ok, czyli na przemian. Raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, znowu w lewo. Ok. Gin, smażone mięso, skała krystaliczna i złoto. Ok. Czyli jakieś pojedyncze skarby żeśmy tutaj jeszcze znaleźli. Tam kolejne skarby są. Tutaj znowu sporo jajek. O, tam jest jakaś grupa taka większa. Cholera. Się zastanawiam w sumie swoją drogą, czy dałoby radę może wykorzystać tutaj jakiś zwój. Nie wiem, jak bardzo podatne są jaszczurki na deszcz ognia, ale chętnie bym spróbował. Więc spróbujmy, zapiszemy sobie rozgrywkę. One powinny być takie raczej biegać gdzieś. Nie wiem, ile jeszcze zostało mi tej mikstury szybkości. Jeszcze trochę jest. Spróbujemy tutaj, byleby się tylko w środku nie skończyła. Spróbujemy sobie deszczu ognia. Mamy dwa zaklęcia. Pod numerem 9. Spróbuję je tu sprowokować może, albo jakoś... Jakiś smog w ogóle. Dobra, spróbujemy je tutaj też zgromadzić. Jakąś grupę. I zobaczymy, czy... Łocie pierun! Zawsze chciałem to zrobić. Ależ pięknie. To dopiero musi być ciekawa rozgrywka takim magiem. Kiedy grupujemy wszystkich przeciwników, gdzieś tam biegniemy przez cały w tej swojej piżamie, a potem pojedynkujemy się ze wszystkimi naraz. Właściwie no, niszczymy ich jakimś gradem albo czymś podobnym. O! Lewo, prawo. Czyli raz w lewo, raz w prawo. Drugi raz w prawo. Znowu w lewo. Dobra. Tutaj mamy rybę, kwarcet, esencję many, strzałę i złoto.
Dobra. Tu jeszcze jest coś. Strzała, złoto. Jeszcze tutaj możemy sobie podnieść łuk, strzała i kolejne złoto. Ale tam, z tego co widzę, jest jakiś gagatek. Cholera, ale bydlak. Feodaron. Być może to jego jaja tutaj zalegają. Dobra, zróbmy tak. Zapiszemy sobie rozgrywkę, zanim się skonfrontujemy z tym smokiem. Gdzieś tutaj pod numerem 110. No i spróbuję go tutaj podjąć jakoś. Może tylko w tym celu. Właśnie, jeszcze chroni nas amulet Innosa. To może dałoby radę z nim porozmawiać wcześniej. I tak chyba zrobię. Tylko łyknę sobie tutaj miksturę taką, w razie czego, żeby natychmiast od niego gdzieś odbiec, a nawet możemy troszkę się podreperować tutaj stan zdrowia. Raz, dwa, trzy i cztery. Łykniemy sobie tą miksturę. No i dobra, podejdę tutaj do tego Feodarona i umniemy mu te jeszcze jaja tutaj. Skubniemy to i zobaczmy, co ma do powiedzenia ten Feodaron cały. Halo? O! Zostań, człowieku. Moje zmysły podpowiadają mi, że to ty unicestwiłeś moich najbliższych. No, mogło tak być. Kogo nazywasz zabójcą, pomiocie piekieł? Nie wystarczy ci, że zniszczyłeś niemal całe nasze potomstwo. Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. Okej. Okay. Zobaw. Resztę twoich pobratymców też dopadnę. Aleśmy sobie tutaj pogadali. Spalę cię na popiół i zrobię to z prawdziwą przyjemnością. Okej. Okay. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdźmy od razu do rzeczy. Dokładnie. Daleko zaszedłeś, mały człowieczku. Ale już nigdy nie opuścisz tych sal. To się okaże. Walimy w ciebie jak w bęben. Coś tam fuknął. Ale też skisł. Nie miał szans, a co? Dobra. Też zwalił się jak kłoda. Smocza krew. 12 smoczych łusek. No i jeszcze serce ognistego smoka. Ciekawe, bo tutaj tym razem nie mieliśmy chyba okazji wykorzystać mocy amuletu, a przynajmniej nie wyglądało na to, aby coś się tutaj wyczerpało. Może z własnej woli chciał z nami pogadać. Dobra, zobaczmy, jeszcze tutaj mamy jakąś skrzynię. Raz, dwa razy w lewo, chyba trzy razy tutaj w prawo z tego co widzę. No i w lewo. 38 sztuk złota. No ale smoka też udało nam się pokonać, czyli jaskinię chyba przemierzyliśmy. Tu się zmieniła trochę architektura. Cholera, co to jest? Jakaś rozpadlina chyba. No tak, to wygląda jak to miejsce, o którym była mowa. Coś o przełączniku tam mówili. Ustrzelić przełącznik. Tylko skąd ten przełącznik, przepraszam bardzo, miałbym ustrzelić? Gdzie on jest? Aha, przełącznik i przełącznik. Okej. No dobra, to zapiszmy sobie rozgrywkę, spróbujemy. Nie wiem, czy też tutaj trzeba jakąś odpowiednią kombinację, ale zaraz się przekonamy. Ciach. Coś tam poszło? Albo? Nie wiem, czy trafiam, czy one się odbijają. Coś się dzieje z tym mostem, a już sobie tutaj strzelam i strzelam, a on się tutaj wysuwa. Więc chyba działa jak należy. Trach. No i dobra. A zatem przechodzimy sobie na drugą stronę. O cholera. Następny pierun. Stój! Ani kroku dalej. Coś tak... Chyba coraz bardziej panikują. Coś tu musi... Czujesz, że coś cię ciśnie i dusi. Cholera. Mamy jeszcze jedną miksturę. Może warto by ją tutaj wypić. Niedługo. Bo widzę, że jakieś fiubździu w głowie nam jednak robią. Problem polega na tym, że strasznie się tutaj ściemniło też. I troszkę mi się nie podoba to, jak ciemno jest tutaj. Nie chciałbym czegoś przeoczyć. Tu widzę, że zresztą jest przejście na górę. Nie wiem, czy coś tutaj we wnękach znajdziemy. Wątpliwe. A zatem zobaczmy sobie jeszcze, co na tej wieży. Czy tylko przełączniki były, czy coś jeszcze?
O cholera, jeszcze jakieś skrzynie. Żeśmy to trafili aż z takie odległości? Nieźle. Lewo, prawo, sporo skrzyń, trzeba przyznać. Nie byłem pewny, czy te wszystkie wytrychy się nam jeszcze do czegoś przydadzą, a tu proszę. Sprzedaliśmy ostatnio ponad setkę. Lewo, czyli tak, raz w lewo, dwa razy w lewo, następnie dwa razy w prawo i to wszystko. Okej. Możemy sobie otworzyć tutaj schowek, dobra. Zobaczmy jeszcze, co w tej drugiej wieży, czy też znajdziemy tam jakieś skarby. Nie wiem czy tam nie będzie jakiś kolejny poszukiwacz zalegał. Jeden był tutaj. Tu jest kolejna wieża. Ta jest pusta, z tego co widzę. Przynajmniej nie ma na dole gdzieś tutaj poszukiwacza. Ale jest kolejna skrzynia. Możemy sobie ją otworzyć. Lewo, prawo, prawo, nie, czyli raz w lewo, raz w prawo, znowu w lewo, może znowu w prawo, okej, na przemian, nie. Dobra. Laska, smoła, dżin i 35 sztuk złota. No dobra, czyli o, jakby sprawdziliśmy sobie tutaj zarówno tą lewą, jak i prawą wieżę. Władca pierścieni, dwie wieże. Tu jedna z lewej, druga z prawej, fajnie. Tylko cholera, tak właśnie nie wiem, czy to też nie ma wpływu, że jest 20 godzina i tak jakby strasznie ciemno w tych korytarzach. Więc mamy taką ponur... O kurczaki. To jakieś kolumnada, nie wiem, czy to w ogóle widać, ale z tej lewej strony taka kolumna, a właściwie jedna za drugą. Cały szpaler takich kolumn, natomiast przed nami są jeszcze jakieś szkielety. No dobra. To spróbujemy podjąć wyzwanie z tymi szkieletami. Raz. Dobra, ten się tutaj już połamał. Tego kolejnego też już zdołaliśmy pokonać. Jakieś krótkie miecze. Sporo naprawdę tych szkieletów przed nami. Na szczęście nie stanowią oni jakiegoś specjalnego... Cholera. Tam jeszcze dwóch typów. Za tymi kolumnami ciekawe, że się pojawili. Możemy nawet sobie chwycić tą pochodnię. Ciekaw jestem, czy będzie ich tutaj więcej. No właśnie. Teraz są tu jeszcze jakieś szkielety, więc szkielety wyeliminujemy i zobaczymy. Jest jakieś pomieszczenie. Cholera, wszystko wzniesione z takiej właśnie czarnej cegły. Jakiejś mrocznej. Myślę, że fajnie oddaje to naturę właśnie tego miejsca. Taką mroczną. Możemy kolejną sobie pochodnię. Mogę nawet porozrzucać trochę te pochodnie jako takie znaki trochę. Tu bym sobie jeszcze pozbierał z tych panolków jakiejś rzeczy. Zobaczył, czy ten korytarz czymś się kończy. Czy jednak mimo wszystko będziemy musieli skierować się prosto do wnętrza tego pomieszczenia. Spodziewam się, że tak będzie. Tu jest jeszcze jakiś jeden kufer. Możemy sobie otworzyć prawo. Raz w prawo, raz w lewo. Znowu w prawo, nie, czyli prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Gulasz, smoła, sztylet i 25 sztuk złota. No sporo dodatkowo jakichś składników, podejrzewam właśnie, że do stworzenia run lub czegoś podobnego. Tu już raczej nic nie zastaniemy. Jakieś tutaj żeśmy trupy wyeliminowali i tym samym tutaj stoimy teraz przed wejściem do jakiegoś osobliwego, właśnie już chyba właściwego dworu Irdorath. Tym niemniej myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Także chciałbym Wam serdecznie podziękować za jego obejrzenie. Natomiast no, w przyszłym odcinku postaramy się wejść do samego dworu i rozejrzeć się trochę wewnątrz. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Do tej pory mieliśmy okazję zmierzyć się z orkami, z poszukiwaczami, z trolem jaskiniowym, teraz jeszcze szkieletę, więc bardzo możliwe, że będziemy tutaj po prostu mydło i powidło i co tylko i bo jeszcze. Spodziewam się, że najsilniejsze sługi urzędują właśnie tutaj. Ale to się przekonamy już niebawem.
Także tyle ode mnie. Dzięki serdeczne. Jeszcze raz życzę Wam przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.